Radio Campus Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci przy mikrofonie Justyna Pokojska. W naszych audycjach często przyglądamy się rynkowi kryptowalut, no i ostatnie notowania są dość szokujące, bo bitcoin, czyli najpopularniejsza kryptowaluta, zaliczyła spadek o 50% względem rekordowego listopada minionego roku. Zerknę tutaj w wyliczenia i dziś jeden bitcoin kosztuje no, około 150 tysięcy złotych, a kiedy wchodził na rynek, a było to w 2010 roku, wówczas za 10 tysięcy bitcoinów można było kupić dwie pizze. I o tym jak fluktuują te właśnie kryptowaluty, w co najlepiej inwestować, żeby nie stracić i czy w ogóle jest to zabawa dla naszych no, takich zwykłych inwestorów, czy nas wszystkich szaraczków. O tym porozmawiam z naszym znakomitym gościem, a jest nim dzisiaj Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Analityk Delabu. Cześć Łukasz. Cześć Justyna. Skąd takie dramatyczne spadki bitcoina? Zerkam w te notatki. No jeszcze w ubiegłym roku, pod koniec listopada 2021 roku, jeden bitcoin to prawie 270 tysięcy złotych, czyli mała kawalerka w Warszawie. Dziś już tylko luksusowe auto z salonu. Jak bitcoin mógł stracić połowę w tak krótkim czasie? Bitcoin jest walutą, jest coinem bardzo niestabilnym i tracił. Połowę czy nawet więcej już w swojej historii, kilka razy. Natomiast mniej więcej właśnie w listopadzie okazało się, że Rezerwa Federalna zamierza zacieśniać politykę pieniężną, przez co pieniądz staje się bardziej wartościowy. Tak więc można mieć okazje inwestycyjne w innych, mniej ryzykownych aktywach. Jednocześnie, przez wzrost tej ceny pieniądza, czyli wzrost stóp procentowych, który zaczął być spodziewany, praktycznie wszystkie aktywa traciły na wartości i Bitcoin po prostu jest tylko jednym z nich czyli to jest tak, że to nie bitcoin traci na wartości, tylko relatywnie odpowiednik finansowy zyskuje, a w związku z tym jakby bitcoin jest mniej warty, bo ta technologia kopania bitcoinów jest wciąż ok, prawda? Ona nie jest oceniana jako bardziej ryzykowna, tylko przeliczniki są po prostu gorsze. Bitcoin jest wart mniej w dolarach, tak samo jak akcje są warte mniej w dolarach. Czy dlatego, że bitcoin ktoś uznał, że jest mniej Odpowiedni dla transakcji, czy dlatego, że uznali inwestorzy, że zyski z firm będą mniejsze. Trochę tak, bo z tym też się wiąże wzrost stóp ale ogólnie to po prostu wzrost, spodziewany wzrost wartości pieniądza wobec oczekiwań wcześniejszych sprzed listopada. To zróbmy jeszcze porządek terminologiczny. Mamy bitcoina jako jedną z kryptowalut, ale mamy też NFT, o którym rozmawialiśmy już w naszych audycjach. Mamy stablecoina. Co to są wszystko te nazwy, które można gdzieś tam spotkać? Mamy Pax Gold, Luna, Binance. Te wszystkie trudne terminy odnoszą się do różnych typów kryptowalut? Czy to są jakieś poszczególne już waluty, które można na rynku spotkać? Bitcoin powstał jako. Pierwsza kryptowaluta, potem został ten pomysł rozwinięty za pomocą chociażby Ethereum i smart kontraktów. NFT, właśnie są zapisane na jakimś, na jakimś blockchainie, i to jest faktycznie link do obrazka lub czegokolwiek innego. W najlepszym wypadku, jeszcze dodatkowo hash, który Mówi, czyli... że ten obrazek rzeczywiście nie został zmodyfikowany względem tego, co zostało na blockchainie i kupuje się to, żeby do tego linku przypisany był nasz adres publiczny, a nie adres publiczny kogoś innego. Czyli dysponujemy, tak jak rozmawialiśmy z Mikołajem Lewickim i Feliksem Tuszko, dysponujemy pewnym linkiem do unikatowego zapisu danej cyfrowej wersji dzieła, i tu pewnie rozmawiamy w dużej mierze o spekulacjach na rynku. Czy dobrze rozumiem, że NFT służy spekulacjom? Niekoniecznie unikatowego, to znaczy unikatowego wewnątrz, jakiegoś łańcucha bloków, bo nikt nam nie dla niej założyć. Innego łańcucha bloków, w którym do jakiegoś innego linku, który reprezentuje ten sam obrazek, będzie przypisany inny adres. Czy jest do spekulacji? Pewnie trochę tak, ale prawdopodobnie, tak mi się wydaje przynajmniej, że głównym zastosowaniem NFT jest planie pieniędzy. Bo to jest najprostsze wytłumaczenie, te, nie, najprostsze wytłumaczenie tej wartości. W jaki sposób to działa? Załóżmy, że przestała mi się podobać płaca uniwersytecka i zacząłem handlować kokainą, i mam na tym zyski. I z tych zysków chciałbym sobie kupić na przykład Ferrari. Tylko że. Jak kupuje sobie Ferrari, to patrzy na to Fiskus i widzi, że z mojego PIT-u za bardzo Ferrari kupić mm. się nie da. Więc Fiskus patrzy na to, zaczyna się śledztwo i w końcu ktoś, w końcu ktoś dowie się, skąd są te zyski, których jak, nominalnie nie powinieneś mieć. których nie powinienem mieć, Kto, tak, które są no, jednak nielegalne. Natomiast, no więc chciałbym je zalegalizować w jakiś sposób. I wcześniej były różne metody legalizacji. Pewnie duża część rynku sztuki to jest właśnie taka, taka legalizacja, a NFT to jeszcze, jeszcze ułatwiają. W jaki sposób to działa? Te moje złotówki z zysków z kokainy transformuje sobie na gdzieś na jakieś bitcoiny albo na inne kryptowaluty, do różnych portfeli. I może jedna osoba może mieć oczywiście bardzo dużo portfeli. Są specjalne instytucje, które zajmują się tym, żeby właśnie było trudno znaleźć skąd się te krypto wzięły. I tworzę NFT i je sprzedaję. Czyli powiedzmy Tworzę sobie ten obrazek. No, kotki już były, niedźwiedzie już były, małpy już były, powiedzmy, jakiegoś ptaka. I ten ptak z jednego adresu, który należy do mnie, kupuje to NFT, nie wiem, jaskółki za mhm. 10 tysięcy złotych, ale publicznie, tylko mówię, że ten adres, na który zostały przelane pieniądze należy do mnie. Czyli, że ktoś inny kupił tę jaskółkę ode mnie za 10 tysięcy złotych. Potem idę do Fiskusa. Dzień dobry pan Fiskus. Tutaj zarobiłem tyle, a tyle tysięcy, czy milionów złotych na NFT. Tutaj jest należny podatek, a teraz idę sobie kupić Ferrari. Fiskus jest zadowolony. Bo podatek uiszczony, wszystkie podatek, opłaty formalnie wpłynęły. Podatek, tak. podatek, jest, podatek jest zapłacony, mam jakieś wytłumaczenie skąd te pieniądze się wzięły. Dzięki temu, że ludzie nie rozumieją NFT, to niektórzy są w stanie w to uwierzyć, że rzeczywiście że rzeczywiście zarobiłem na NFT. A jeśli jacyś spekulanci uznają, że te jaskółki są rzeczywiście coś warte, no to... Fajnie, tylko się cieszyć, ale to nie jest absolutnie konieczne, żeby, żeby, no żeby ta wartość dla mnie, jako sprzedawcy kokainy, była tworzona. I to się nazywa wash trading kupowanie od siebie. No, i rzeczywiście to może też tworzyć spekulacje, bo spekulacje. Bo Ktoś, kto chce spekulować, widzi, że na rynku jest jakaś aktywność, rzeczywiście, i tylko przez to, że blockchain jest nie do końca anonimowy, ale pseudonimowy, to nie musi wiedzieć, że, że właśnie to jest tylko między jedną a drugą osobą. Oczywiście na wszystkich regulowanych rynkach taki wash trading jest zakazany, ale blockchain generalnie regulowany. Nie jest, więc można tam takie rzeczy robić. No dobra, to idąc po przecinku, mamy blockchain, czyli, czyli bitcoiny, mamy, mamy NFT, no ale znajdujemy gdzieś w prasie fachowej też takie określenia jak stablecoin czy pax gold. Czym jest stablecoin? Czym się różni od tych dwóch, o których teraz powiedzieliśmy? No, bitcoin nie jest jedyną walutą, kryptowalutą fluktuującą, o zmiennej wartości względem dolara. Tych walut jest oczywiście bardzo dużo. Natomiast od pewnego czasu, kilka lat temu, zaczęły powstawać tak zwane właśnie stablecoiny, które mają na celu zachowywanie stałej wartości względem jakiegoś aktywa z realnego świata lub pieniędzy z realnego świata. Pax Gold to jest przykład kryptowaluty, której wartość ma być oparta na złocie, ale jest też dużo walut stablecoinów. Najbardziej popularne są te oparte na dolarze. To poczekaj, wejdę ci w słowo. Czyli mamy pewną jakby reprezentację tej waluty w postaci takiej analogowej, czyli można wyobrazić sobie pieniądz, czy kruszec, czy, czy inną rzecz, która ma tę funkcję tezauryzacyjną, jak pamiętam z ekonomii. A kto określa, jaki jest kurs w takim razie na przykład tego Pax Goldu, czy innej waluty stablecoin do złota, czy do, do takiego aktywu, które istnieje na świecie? Idealnie jest, jeśli ta kryptowaluta, jeśli te tokeny mają pełne zabezpieczenie w realnych dolarach. I są na te realne dolary lub inne aktywa wymienialne na żądanie. I waluty, które są bardziej regulowane, typu. Tam Gemini Coin, Gemini USD, Binance USD, one mają rezerwy, które mniej więcej odpowiadają właśnie wartości tych, rynkowej wartości tych stablecoinów. No i one są regulowane. Tak, tylko że. Czyli przez, bezpieczniejsze z punktu widzenia klienta, do pewnego stopnia. Są bezpieczniejsze, ale przez to, że podlegają amerykańskim regulacjom. To jeśli ktoś nie chce podlegać amerykańskim regulacjom, albo nie może podlegać amerykańskim regulacjom, bo należy do, bo jest z listy krajów, który, na które Stany Zjednoczone nałożyły sankcje, to nie jest, no to nie jest jego, jego cel, żeby, żeby, żeby być właśnie zależnym od amerykańskich regulatorów. Ale tak, te waluty mają rzeczywiście najmocniejsze podstawy, żeby, żeby być stabilne. A to teraz jeszcze ci wejdę w słowo, jeżeli one mają taką, taki odpowiednik analogowy, to po co wymyślać kryptowalutę, która jest de facto przeliczeniem dolarów na inną walutę, co ona ma wnieść do rynku inwestycyjnego? No i tutaj właśnie wchodzimy w taki, w taki problem, czyli co w ogóle to daje, po co, po co istnieje, istnieje stablecoin, Binance USD, skoro możemy trzymać zwykłe dolary na koncie. No nie dużo, tak? To jest wymyślanie koła na nowo, tylko. Może wymyślanie... rozszerzanie rynków też do pewnego stopnia, bo pojawiają się nowe waluty, chociaż właściwie, skoro mają te same odpowiedniki, to dalej obracamy się w tym samym pieniądzu. No tak, wymyślanie banku na nowo, tylko. Zamiast scentralizowanej bazy danych, która jest niepubliczna, mamy scentralizowaną bazę danych, która jest publiczna. Czyli transparentność większa. Ale po co nam transparentność? Jakby z perspektywy jej... klienta, co nam to zmienia? Ty chyba nie chcesz, żeby... Nikt nie chce, żeby stan ich konta był publiczny, tak? Więc no, można się oczywiście zabezpieczyć, bo to jest pseudonimowe i nie jest oczywiste, jak powiązać adres na blockchainie z daną osobą. No, natomiast dużo to, nie, dużo to nie daje. Jedno takie rzeczywiste zastosowanie, no to jest fakt, że możemy nie chcieć wychodzić z krypto z jakiegoś powodu. Po pierwsze z powodów prawnych, czyli obawiamy się, że przyjdzie amerykański regulator i nam zamrozi rachunek. Drugi powód jest taki, że jednak przejście do rzeczywistego dolara zajmuje trochę więcej czasu. No, na przykład banki nie działają w weekendy, tak więc. A gotówkę trzeba zamówić, jeżeli w dużej puli ktoś chce wybrać. Gotówkę trzeba zamówić. Też pieniądze mogą być zamrożone przez jakiś czas z powodu znowu regulacji. No i trzecia kwestia jest taka, że to powinno upraszczać może upraszczać rozliczenia podatkowe. Czyli jeśli mamy jakiś fundusz inwestycyjny i chcemy zamienić z jednego typu inwestycji na drugi typ inwestycji, to nie jest tak, że wyciągamy te pieniądze mm -hmm. na złotówki, dolary, czy w jakimkolwiek mamy tam, tam aktywie, tylko przerzucamy z jednego funduszu na drugi, ale nie musimy tego robić bezpośrednio. tak? Czyli możemy wypłacić pieniądze z funduszu, zostawić je na koncie, stabilnym koncie, bo w dolarach, lub w złotówkach, lub w jakiejkolwiek innej walucie. I potem zainwestować w, w ten drugi, drugi indeks, w drugie mm -hmm. aktywo, ale wciąż w ramach tego samego, no właśnie szerokiego funduszu inwestycyjnego, tak? I to wtedy upraszcza nam chociażby sprawę z podatkami kapitałowymi, bo musimy, musimy generalnie zapłacić. Podatek od zysków kapitałowych, a w tym momencie, jeśli nie mamy zysków, bo ich nie realizujemy, to nie musimy płacić. I to był ten jeden typ, powiedziałeś, tych walut, które mają odniesienie do realnego świata tego złota czy innych aktywów, a istnieje jeszcze jakiś inny typ kryptowalut? Nawet jeszcze nie dokończyłem tego tematu z odniesieniem do realnego świata, bo jak Binance, USD, Gemini Coin są. Może nie audytowane, ale rzeczywiście mamy stwierdzenia, że rzeczywiście w bankach i w krótkoterminowych obligacjach amerykańskiego rządu są pieniądze pozwalające pokryć wszystkie te tokeny. Tak, niektóre kryptowaluty, które mają być stabilne, mają pokrycie w różnych innych rzeczach. Na przykład. Tether, który jest najbardziej popularną kryptowalutą, albo USDT w skrócie, ma rezerwy, które są tylko częściowo i to w całkiem niewielkiej części zwykłą gotówką. W części są tymi krótkoterminowymi papierami rządu Stanów Zjednoczonych, ale całkiem spora ich część to są. Commercial papers, tak? Papiery komercyjne, czyli krótkoterminowe pożyczki udzielane jakimś instytucjom, jakimś firmom, firmom, bankom. Tether jest też scentralizowany, też mogą być rachunki zamrażane, ale on jest scentralizowany w Hongkongu, czyli nie podlega już amerykańskim regulatorom. No i tutaj zaczyna się pytanie, skąd te papiery komercyjne są. Czy są z rzeczywiście wiarygodnych firm, czy są na przykład papierami komercyjnymi chińskich deweloperów, z których już Everglade to historia sprzed miesięcy, ale teraz mamy efekt domina i wszyscy kolej i wielu kolejnych, ogła ogłasza, że nie będzie spłacać ani odsetek, ani principal od tych obligacji krótkoterminowych czy innych papierów. Więc być może to jest oparte na właściwie niczym, tak? I dlatego ten kurs waluty tether lekko się zaczął ostatnio wahać. Mhm. Ale no właśnie dlaczego kurs tethera się, się zaczął wahać? Jest to związane z ogólnym brakiem zaufania. Z ogólną e, załamaniem się zaufania do systemu stablecoinów, bo takim stablecoinem, który miał istnieć i miał być stabilny, była Terra, mm -hmm. Terra USD, powiązana z Luną. Luna to kryptowaluta. Która której wartość miała fluktuować, a Terra to kryptowaluta, która miała być, być cały czas warta tego jednego y, dolara. Taki algorytmiczny, algorytmiczny y, system, w którym zawsze byliśmy w stanie wymienić Terra USD na jednego dolara. W lunie, na jednego dolara w lunie. I w ten sposób zmniejszyć podaż USDT, T? zmniejszyć podaż mhm. TRR i przywrócić jej cenę do jednego dolara. Czyli I mamy taką, taką dialektyczną relację dwóch walut i pomiędzy nimi zachodzi ta równowaga, że jeśli czegoś jest nadpodaż, to wówczas można przykręcić kurek, przeliczyć na tę lunę i jakby ustabilizujemy trochę kurs, tak? To jeśli dobrze rozumiem ten mechanizm. E, tak, 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 tak. E, tylko, że no to właśnie opierało się na tej Lunie. I w momencie, w którym kurs Luny zaczął gwałtownie spadać, bo kurs Luny to zwyczajnie popyt, podaż i nie było. Żadnego, ekonomiczne znamy z wykładów. Oczywiście. Żadnego, żadnego mechanizmu, który by go regulował stabilizował, mhm. to zaczęło być tworzonych tych lun coraz więcej, bo ludzie wymieniali tę walutę, która miała być stabilna. Na Lunę, mm -hmm. Terrorę na Lunę. Sprzedawali Lunę. Kurs Luny się totalnie Pogarszał. załamał, mm -hmm. ale w międzyczasie załamał się też kurs Terror, która, która miała być stabilna, bo całe, całe to zaufanie wyparowało. I obecnie, niby stabilną Terrorę można kupić za kilkanaście centów. Jak się uchronić przed tym całym ryzykiem? Czy ta y, gra na rynku krypto, no bo ta nazwa krypto to chyba implikuje, że jest to coś tajnego, nieoficjalnego w jakimś dru drugim obiegu? Czy to jest gra dla y, zwykłych y, konsumentów? Czy tu trzeba być jakimś wielkim rekinem, który poradzi sobie, a może po prostu mieć wiedzę ekspercką, żeby nie utonąć w tym świecie wymian, przemian i dialektycznych relacji pomiędzy walutami? Jak poradzić sobie Łukasz na tym rynku? To chodzi o to, że jest to oparte na kryptografii, czyli kryptografii asymetrycznej, kryptografii kluczy prywatnych, publicznych, która nie jest jakoś bardzo trudna do zrozumienia. Można poczytać o tym artykuły na Wikipedii. Generalnie chodzi o to, że mamy jakiś, że jeśli chcemy bezpiecznie Przesłać wiadomość i chcemy, żeby było wiadomo, że ta wiadomość rzeczywiście jest od nas. No to mamy klucz prywatny, do którego dostęp mamy tylko my, i klucz publiczny, do którego dostęp mają wszyscy, który jest właśnie szeroko, szeroko dostępny, do, dostępny mhm. publicznie dostępny. I jeśli chcemy właśnie przesłać ileś tam pieniędzy na jakiś tam adres, który znowu reprezentuje jakiś inny, inny klucz publiczny, to informujemy o tym, wysyłając wiadomość. Tylko ta wiadomość jest jeszcze oprócz publicznego tekstu, jest zaszyfrowana takim ciągiem znaków, który powstał na podstawie klucza prywatnego oraz tej wiadomości. Napisane Czyli nosisz w sobie certyfikat, tekstem. że jestem autorką tej wiadomości, ona wychodzi ode mnie i zawiera jej treść. Ten klucz. Tak. A mm -hmm. potem ktoś inny, znając ten klucz publiczny, jest w stanie zweryfikować, że wiadomość, która ma taki tekst, która ma taką wartość klucza publicznego i która ma taki tekst zaszyfrowany, jest rzeczywiście akceptowalna. Tak. I nie ma żadnego powodu, oczywiście, żeby to nie była scentralizowana instytucja, czyli na przykład bank, mhm. ale to może być też zdecentralizowana instytucja, taka jak, taka jak właśnie Bitcoin. Natomiast no, kryptografia, to, to się wszystko opiera na tym, że nie jesteśmy na podstawie klucza publicznego, zgadnąć klucza prywatnego, i to jest oparte na tym, że klucz prywatny jest generowany z jakiejś bardzo dużej liczby, typu liczb, liczba odpowiadająca liczbie atomów we wszechświecie, A weryf, czyli jest funkcja, która w jedną stronę jest łatwa. A w drugą Prawie stronę niemożliwe. jest trudna. Mhm. Czyli na przykład mnożenie jest łatwym działaniem, a rozłożenie, na, tak. a rozłożenie na czynniki pierwsze jest trudnym działaniem algorytmicznie. No dobrze. Można też przeczytać ostatnio w sieci, że ten rynek kryptowalut załamuje się i zmierza ku końcowi. Czy te prognozy defetyczne są Twoim zdaniem przesadzone? Czy Bitcoin, który jest już na rynku ile? 14 lat? Czy on już ten swój taki moment rozkwitu ma za sobą? Czy należy teraz wycofywać aktywa z bitcoinów, jeżeli ktoś, ktoś takie inwestycje poczynił? Pytanie teraz, do czego wycofywać, bo nawet nie wszystkie giełdy mają taką możliwość, żeby przerzucić się na USD. Na przykład chińskie giełdy z tym, z tym są problemy, tylko możemy sobie sprzedać jedno krypto w zamian za drugie krypto i tak mhm. handlować między kryptowalutami. I właśnie jedną z tych kryptowalut, właśnie Tether, jest bardzo potrzebny do, do tego, bo w Chinach są kontrole kapitału i e, lepiej mieć wszystko. To jest właśnie kolejny powód używania tych stablecoinów, że chcemy mieć stabilną wartość, ale nie chcemy podlegać tym. Jurysdykcji metodom. państwowej, tak. I centralnym Tom regulacjom. Tak, dokładnie. E, I. No kwestia tego, czy, czy kupować, czy sprzedawać Bitcoina, no zawsze, to jest, zawsze to jest oparte na ryzyku i zdecydowanie nie radziłbym trzymać dużej części oszczędności w, jakim, w jakiejkolwiek kryptowalucie. Czyli dywersyfikacja. Wliczając w to, wliczając w to w sta, niby stablecoin. Oczywiście, jeśli ktoś jest przekonany, że że jakaś kryptowaluta upadnie, to może ją szortować, czyli tak, jakby krótko sprzedać, albo w jakiejś instytucji, która umożliwia takie sztuczne szortowanie, albo po prostu pożyczyć na przykład 1000 jednostek Tetera, sprzedać je za 1000 dolarów rzeczywistych. A w momencie, w którym trzeba będzie tę pożyczkę spłacić z jakimś procentem, czyli powiedzmy 1100 teterów, 1200 teterów, mielibyśmy nadzieję, że kurs spadnie tak bardzo, że te. No, ta tyś... nadwyżka, tak. Tak, że te 1200 teterów będzie warte na przykład 200 dolarów. Czyli I jakbym hipotetycznie? Jesteśmy 800 dolarów do przodu. I gdzie tu jest ten haczyk? Haczyk. No właśnie, jakbym hipotetycznie miała 150 tysięcy złotych, to co miałabym zrobić dla bezpieczeństwa z tymi pieniędzmi? Ale to zapytam Cię na koniec. I ten haczyk polega na tym, że jeśli zajmujemy pozycję długą, to nasze straty mogą być maksymalnie kapitałem, który zainwestowaliśmy, a nasze zyski są nieskończone. Czyli kupujemy akcje jakiejś firmy za 100 zł, za. Jednostkę. W najgorszym razie firma stanie się bezwartościowa i będziemy mieli 0 złotych, ale jest możliwość, że akcje tej firmy będą kosztowały 1000 zł, 10 000 złotych. Natomiast jeśli bawimy się w kryptowaluty, bo to chyba trzeba tak powiedzieć, i bawimy się w shortowanie, to mamy odwrotną sytuację, w której zyski są ograniczone. A straty są nieograniczone. I jakby to, o czym mówię, czyli pożyczmy sobie te tery, sprzedajmy je od razu i tak dalej, to nie jest coś bardzo skomplikowanego, coś bardzo trudnego. I jestem w, sprawie w stanie sobie wyobrazić taką sytuację jak short squeeze. Short squeeze rzeczywiście istniały na giełdach, Przykład, to są akcje Volkswagena w 2008, czy niedawno akcje, akcje GameStop. Chodziło tu o to, że no właśnie dużo inwestorów zajęło krótką pozycję, która nas zmusza do jej zamknięcia kiedyś, mm -hmm. do spłacenia tego długu po kursie, który wówczas, będzie. Będzie, wówczas mm -hmm. będzie istniał. Czyli bardzo dużo osób nagle będzie chciało, będzie musiało kupić daną walutę, no i wciąż. Kurs wszystkich walut ustala się na rynku. Może spaść, tak, ale może też tymczasowo, nawet jeśli tymczasowo, pójść do góry. I Tutaj nie, ma tej, tutaj nie ma tej granicy. Jeśli się okaże, że te Commercial Papers, które Tether trzyma, nagle wzlostną na wartości, bo Everglade dostanie wielką pożyczkę od chińskiego rządu lub część z tych inwestycji, która jest nieznana tak dokładnie, została zainwestowana parę tygodni temu w krótkie pozycje na WIG-20, jeszcze na jakiejś dużej dźwigni i to pozwalałoby zarobić bardzo duże pieniądze, eee, lub cokolwiek innego się stanie, co spowoduje nagły, ogromny popyt na Tether, włączając w to fakt, że dużo osób nagle wpadnie na ten sam pomysł kupna. w, w Co może się wydarzyć, bo jest duża kredyt. transparentność tego rynku. Wzięcia, wzięcia kredyt, mm -hmm. tak. I wtedy Cena ttl mogłaby pójść do góry, do 2 dolarów, do 5 dolarów, do 1000 dolarów. Nawet jeśli to by było krótkoterminowe, to nam, to nam to dużej różnicy nie robi. Bo jest takie powiedzenie, że rynek potrafi być nieracjonalny dłużej niż ty jesteś wypłacalny. I no można mieć straty długo w filmie Webic Short. Przecież Barry, który inwestował w krótką pozycję na kredytach hipotecznych, no on miał straty tak na początku. Nawet jeśli ostatecznie wyszło, wyszedł kilkuset procentowy zysk, to na początku miał, miał straty i ludzie wycofywali pieniądze, co zagrażało oczywiście całej wypłacalności, bo trzeba było płacić za te podtrzymanie, krótkie, tak? za podtrzymanie tych krótkich, krótkich pozycji. Innymi słowy, jeśli mam 150 tysięcy, to raczej nie jeden Bitcoin, tylko może bardziej zdywersyfikowane źródła e, gdzieś zachowania i ulokowania pieniędzy, a może najlepiej byłoby w coś sensownego zainwestować, ale pewnie o tym, w co zainwestować, to Łukasz porozmawiamy już przy kolejnej okazji. Sprawa jest dynamiczna, fluktuuje błyskawicznie, więc być może spotkamy się niebawem, bo rynek potrafi być nieracjonalny bardzo długo, jak powiedziałeś, dużo dłużej niż my będziemy mogli inwestować i pewnie też dyskutować o tym. Łukasz, bardzo Ci dziękuję za tę dzisiejszą opowieść o kryptowalutach, o tym, jak fluktuują kursy i co należy uwzględnić, kiedy chcemy inwestować w rynek krypto. Naszym gościem był dzisiaj Łukasz Nawaro, doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Analityk Delabu. Oczywiście. Dzięki, Łukasz. Dzięki. A my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Same sztosy. Campus.